Witam wszystkich. W tym odcinku poznamy niezwykłą historię chronografu, czyli zegarka, który prócz wskazania czasu posiada stoper. Chronograf to jedna z najpopularniejszych komplikacji w zegarkach mechanicznych, choć nie jest najbardziej skomplikowana ani nawet użyteczna. Przyjrzymy się dodatkowym dźwigniom i kołom tworzącym mechanizm chronografu na przykładach różnych zegarków. Co ciekawe, chronograf możemy traktować nawet jako mechaniczny komputer lub programator, gdyż ta komplikacja pozwala na wykonywanie komend start stop, reset. Posiada też wewnętrzny stan. Ja skupię się na historii chronografów w zegarkach naręcznych. Nie jest to pierwszy mechaniczny chronograf szwajcarski, wcześniej powstały m.in. chronografy kieszonkowe. A także zegarki kieszonkowe z komplikacją chronografu. Czyli prócz wskazania czasu posiadały stoper. Jeden z pierwszych chronografów został stworzony w 1821 roku na potrzeby wyścigów konnych na zlecenie króla Ludwika XVIII przez francuskiego zegarmistrza Nicola Cariosec. Wiele konstrukcji nawet współcześnie istniejących odziedziczyło po tamtych konstrukcjach pewne cechy. Szczególnie w pierwszych naręcznych chronografach te podobieństwa do wersji kieszonkowych były mocno widoczne. Ale myślę, że nic z tym dziwnego, bo przecież także pierwsze mechanizmy stosowane w zegarkach naręcznych były po prostu zmniejszonymi wersjami wcześniej stosowanych mechanizmów kieszonkowych. Uzupełnionych o pewne modyfikacje, jak system absorpcji wstrząsów, i podobnie wyglądała ta ewolucja właśnie w przypadku chronografów. Ten odcinek zacznę od mało znanej, ale niezwykle ciekawej, jednocześnie marki Piers. Była to firma, która przed II wojną światową całkowicie postawiła na autorskie własne mechanizmy. W bardzo krótkim czasie opracowała je, mniej więcej w połowie lat 30., i własnymi siłami budowała. W tamtych czasach budowa chronografu była kosztowna, gdyż całkowicie wytwarzane były w procesie manualnym rękami człowieka. Firma odniosła sukces i prócz zastosowań cywilnych, jednym z głównych odbiorców była Armia Brytyjska. Głównie stosowali te chronografy lekarze wojskowi. Kiedyś gdzieś przeczytałem, że chronografy Pierce używali także piloci RAFu, ale nie jest to raczej prawda. Piloci brytyjscy w ogóle w tamtych czasach nie używali chronografu. Brytyjskie wojsko zakupiło bowiem zegarki Omega CK2129, które wyposażone były w obrotowy bezel i centralny sekundnik. Konstrukcja tego chronografu nie różni się w warstwie podstaw od obecnie stosowanych mechanizmów tego typu czyli chronografu kolumnowego z naciągiem manualnym. Możemy więc na jego przykładzie omówić właśnie ten rodzaj mechanizmu. Składa się on z dwóch podstawowych komponentów: mechanizmu zegarka i komplikacji dobudowanej na płycie mechanizmu. I to jest typowe rozwiązanie także obecnie. Często jest tak, że istnieje wersja mechanizmu z komplikacją chronografu i bez takiej komplikacji. Mechanizm, inaczej moduł chronografu, może znajdować się pomiędzy tarczą a mechanizmem głównym lub z drugiej strony, czyli tak jak w tym przypadku. Istnieją także moduły posiadające własną płytę, jak Dibua Debra 2025 dla mechanizmu ETA. 2892. Jeśli mechanizm chronografu znajduje się bezpośrednio pod tarczą zegarka, często można to zauważyć, gdyż przyciski chronografu przesunięte są względem koronki. Jednak ten mechanizm PIRS wyróżnia się od większości współcześnie produkowanych chronografów widoczną już na samym początku cechą. Jest to tak zwany monopusher. Czyli chronograf z jednym przyciskiem. Za pomocą tylko tego jednego przycisku można zarówno wystartować stoper, jak i go zresetować. Taką operacją umożliwia koło kolumnowe, i właśnie takiego typu chronograf mamy w tym przypadku. Widać, jak niejako wszystkie dźwignie w mechanizmie zbiegają do tego centralnego punktu chronografu. Może widz został zaskoczony, tym, że na początku nazwałem chronograf komputerem mechanicznym czy też programatorem, ale myślę, że takie określenie jest uzasadnione, gdyż możemy wykonać komendy, oraz mamy tu także przechowywanie stanu czyli chronograf posiada pamięć, bo w zależności od aktualnego stanu pamięci, przyciski spełniają, albo jak w tym przypadku przycisk spełnia inne zadanie. Jak działa ten chronograf? W momencie, kiedy naciśnie się przycisk, dźwignia koła kolumnowego zakończona zapadką powoduje obrót koła kolumnowego. Koło kolumnowe posiada jeszcze zapadkę, która blokuje do następnego kliknięcia kolumnę. Czyli za każdym razem, jak wciśniemy przycisk, kolumna porusza się w tą samą stronę. I przeskakuje o jeden ząb. Ten na dole kolumny. W tym samym czasie następuje zazębienie sekundnika chronografu, jego oś znajduje się w samym centrum mechanizmu, z kołem sekundowym mechanizmu. Mówiąc zazębienie, mam na myśli przekazanie napędu na koło sekundowe chronografu. Koło sekundowe chronografu wykonuje w tym celu ruch, do dołu z naszej perspektywy, a z perspektywy użytkownika, podnosi się w tym właśnie momencie. Czyli jest to płaszczyzna pionowa względem mechanizmu, a w wolnym tłumaczeniu rozwiązanie to możemy nazwać sprzęgłem osiowym. Ta informacja będzie istotna później, przy omawianiu innego typu sprzęgła. Firma opatentowała sprzęgło osiowe. Ten pionowy ruch koła centralnego inicjuje dźwignia, której zakończenie pozostaje na zębie koła kolumnowego. Dźwignia ta współpracuje z blaszką i dociska ją do mechanizmu, przesuwając koło sekundowe chronografu, tak by, mogło być na nie tak by mógł na nie być przekazany napęd, czyli zazębić się. Chronograf rozpoczyna pracę. Z koła centralnego, które właśnie pracuje, wystaje jeden ząb, inaczej mówiąc palec, i raz na 60 sekund zazębia się z kołem pośrednim, które łączy się z kołem minutowym chronografu. Koło minutowe blokowane jest przez zapadkę, tak by dokładnie przeskoczyło tylko o jeden ząb raz na 60 sekund. Gdy naciśnie się przycisk chronografu, kolejny raz, to sterowana przez kolumnę dźwignia wpada między zęby kolumny i podnosi blaszkę. Koło sekundowe podnosi się i przerywa pracę. Możemy obserwować teraz pomiar chronografu. W tym stanie, mając do dyspozycji jeden przycisk, możemy już tylko zresetować chronograf. Gdyby przyciski były dwa, to moglibyśmy jeszcze dodatkowo wznowić pomiar. Naciskając przycisk, koło kolumnowe znowu porusza się dokładnie w tym samym kierunku, jednak w tym kroku młotek uderza jednocześnie w dwa serca, bo taką nazwę noszą kształtki o sercowatym kształcie umocowane na osi koła sekundowego i minutowego chronografu. To uderzenie spowoduje, że wskazówki wrócą do pozycji 0 właśnie dzięki sercowatym kształtkom. Inny bardzo popularny mechanizm kolumnowy, a w zasadzie cała rodzina, to mechanizmy kolumnowe ważu. Mechanizmy kolumnowe, które zapoczątkował model ważu 22 z 1914 roku, były produkowane aż do lat 70. Oczywiście przez lata ten mechanizm ewoluował. Występował w różnych wersjach i konfiguracjach. Na przykład na początku jako monopuszer, a później jako dwuprzyciskowiec. Kolejne bardzo popularne od przełomu lat 40. i 50., aż do mniej więcej lat 70. to chronografy Landeron 48-248 Ważu. 7733. Są to chronografy z krzywką sterującą. CAM system nie posiadają koła kolumnowego. Wyprodukowanie takiego chronografu było mniej kosztowne, gdyż koło kolumnowe przez swoją charakterystykę było drogim w produkcji elementem. A więc naturalne jest, że powstało więcej chronografów typu CAM system oraz że kolekcjonują zegarki zdecydowanie łatwiej. Kupić właśnie tego typu chronograf. Trzymam zegarek EDOX z mechanizmem Landeron 248. Jest to chronograf z krzywką sterującą i ma dwa przyciski. Pierwszy do start-stop wprawia w ruch dźwignię włączającą, a drugi do resetu wskazówek wprawia w ruch dźwignię kasującą. W momencie naciśnięcia przycisku start następuje zazębienie koła sekundowego mechanizmu z kołem sekundowym chronografu za pomocą koła włączeniowego, które ułożyskowane jest na ruchomym ramieniu. Ramię i koło włączeniowe porusza się w płaszczyźnie poziomej względem mechanizmu. Jest to inne rozwiązanie niż w przypadku wcześniej omawianego mechanizmu Pierce. Gdzie do zazębienia dochodziło w wyniku ruchu koła centralnego w płaszczyźnie pionowej. Mechanizmy z chronografem dalej ewoluują i pod koniec lat 60. pojawia się bardzo istotna funkcja. Wtedy zaczęła się rywalizacja, kto pierwszy zbuduje chronograf automatyczny, czyli nakręcany ruchem ręki. Rywalizowało kilka firm szwajcarskich, m.in. Zenit rywalizował z połączonymi siłami Hoyer, Breitling, Hamilton. Te trzy firmy tworzą tak zwany projekt 99. Rywalizowała też japońska firma Seiko, która wtedy zyskiwała coraz większą popularność i niedługo zacznie też pracę nad pierwszym zegarkiem kwarcowym. Ostatecznie w Szwajcarii rywalizację czasowo wygrał Zenit, wprowadzając pierwszy automatyczny chronograf i budując w ten sposób serię L Primiero. Nazwa odkreśla wygranie w tej rywalizacji. Mechanizm Zenita zawiera centralny rotor, który nakręca sprężynę zegarka. Jest to więc konstrukcja ponadczasowa, gdyż współczesne chronografy mają podobnie mocowany rotor. Konstrukcja projektu 99 pojawiła się odrobinę po El Primiero i była także bardzo ciekawa, choć na pierwszy rzut oka mechanizm nie różni się od standardowego, ręcznie nakręcanego mechanizmu. Pozorny brak różnic wynika z nietypowo umieszczonego rotora, a mianowicie jest on ukryty pod modułem chronografu. I to samo w sobie nie było odkryciem, gdyż mechanizm z mikrorotorem już istniał. I taki był pomysł od początku, żeby wykorzystać gotowe komponenty. Hamilton był właścicielem marki Buren, twórcy mechanizmu z mikrorotorem. A pod wykonawcą Hoyera była firma Dubois Depra, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji modułów, komplikacji i zaprojektowała dla, dla Hoyera moduł chronografu. Do rozwiązania pozostało oczywiście, jak połączyć te dwa mechanizmy w jeden. Na przykład, jeśli nad rotorem znajduje się moduł chronografu, to oznacza to problem z rozlokowaniem tarcz chronografu. Rozwiązano to w ten sposób, że oś koła chronografu przechodzi przez oś rotora. Skonstruowany mechanizm nazwano Hoyer 11. Nie sposób pominąć jeszcze kilku konstrukcji. Najpopularniejszym obecnie produkowanym mechanizmem szwajcarskim z chronografem jest warżół 7750. Konstrukcja ta powstała na początku lat 70. XX wieku. Przez kryzys kwarcowy mało brakowało, żeby ten mechanizm nigdy nie stał się ikoną, którą z pewnością jest obecnie. A wszystko przez decyzję menadżerów firmy produkującej mechanizm. W wyniku zmian, które przyniosła kwarcowa rewolucja, nie widzieli oni już przyszłości dla mechanicznego zegarka i polecieli zniszczyć inżynierom plany tego mechanizmu. Na szczęście twórca mechanizmu nie posłuchał poleceń i ukrył plany matrycyjne elementy pozwalające na produkcję mechanizmu. Sam twórca 7750, to znaczy Edmond Capt, zajmie się później konstrukcją mechanizmu w firmie Piguet. Swoje umiejętności wykorzysta, tworząc kaliber FP1270, czyli. Hybrydowy mechanizm, tak zwany Mechakwarz, w którym chronograf jest mechaniczny, ale zasilany jest przez silniczek krokowy. Zegarek zenit, który trzymam w dłoni, posiada właśnie ten mechanizm. Wróćmy jeszcze na chwilę do mechanizmu w pełni mechanicznego, czyli 7750. Po mniej więcej dekadzie kwarcowy kryzys zaczął wygasać. I pojawiło się zapotrzebowanie na automatyczny chronograf. Firma Breitling szukała automatycznego chronografu na rocznicę swojego istnienia. Twórca mechanizmu mógł wtedy ujawnić, że jest możliwość szybko rozpocząć produkcję odpowiedniego mechanizmu. W 1984 roku Breitling zaprezentował model Chronomat, wyposażony w uratowany kaliber ważu 7750. I tak od modelu Breitling Chronomat rozpoczęła się masowa produkcja tego mechanizmu. Jest to chronograf typu CAM system, czyli z krzywką sterującą, o naciągu automatycznym i centralnie mocowanym rotorem. Rotor jest tu dość ciężki, dlatego używając zegarka, który wyposażony jest Właśnie w 7750 można usłyszeć, a nawet poczuć ruch rotora. Bazę mechanizmu stanowi zmodyfikowana wersja mechanizmu ważu 7730. Jako jeden z pierwszych mechanizmów, 7750, projektowany był przy asystowaniu komputera. W praktyce wyglądało to znacznie inaczej niż obecnie i wymagało rezerwacji czasu mainframe, czyli wielkiego komputera do obliczeń. Małych, mieszczących się na biurku projektanta komputerów jeszcze wtedy nie było. Osobisty komputer z AutoCAD pojawił się dopiero w latach 80. W przeszłości 7750 był to chronograf stosowany w szerokim spektrum modeli i marek. Od bardziej dostępnych cenowo zegarków o klasę premium. Pamiętam, że cena takiego nowego chronografu w 2005-2006 6 roku na przykład firmy Certina czy Tissot to w Polsce było około 3600 złotych bez upustów. Ale mechanizm ten w różnych wersjach wykorzystywały i wciąż wykorzystują także inne marki, jak wspomniane wcześniej Breitling, Omega i VC, tak Heuer, Boom Mercier, Eterna i wiele innych. Niektóre z tych marek ten mechanizm brandowały i modyfikowały. Tak robiła m.in. Omega, która Stosowała swoją wersję oznaczoną jako kaliber 11.52 w niektórych wersjach Speedmasterów, albo IWC, które w latach 80. w linii Da Vinci stosowało 77.50 jako bazę mechanizmu z komplikacją wiecznego kalendarza. Swoją drogą było to naprawdę wielkie osiągnięcie firmy IWC. W 2008-2009 roku na rynku pojawił się Pierwszy zegarek z zupełnie nowym mechanizmem automatycznym i funkcją chronografu. No, może nie zupełnie nowy, gdyż za bazę tego mechanizmu uważa się LeManiem 5100. Jednak pomiędzy nowym mechanizmem a tym produkowanym w przeszłości występują dość istotne różnice. Opracowanie tego mechanizmu zleciła Ecie firma Tisot, poszukująca niedrogiego mechanizmu z możliwością produkcji na masową skalę. Nazwę, którą mechanizm otrzymał to ETA C01211. Ja w rękach nie trzymam co prawda Tisota, a słocza wyposażonego jednak w dokładnie taki sam mechanizm. Mechanizm ten jest wykorzystywany obecnie w bardzo wielu modelach Tisota i Certine. Tak jak w Lemani 5100 jest tu wiele plastikowych części. Jednak w oryginale nie było ich aż tak wiele. Plastikowy jest między innymi wychwyt i kotwica. Moduł chronografu zlokalizowany jest pomiędzy mechanizmem daty a głównym mechanizmem. Nie jest więc widoczny bez rozmontowania. Jest to konstrukcja bardzo zbliżona do chronografu kolumnowego. Dodatkowo, ten mechanizm posiada koło sprzęgłowe. W tych parametrach cenowych jest to wręcz niezwykłe. Można oczywiście kręcić nosem na plastikowość, ale myślę, że ostatecznie ten mechanizm to bardzo ciekawa konstrukcja, choć to, co w nim najciekawsze, niestety jest ukryte pod płytami mechanizmu i nie ma on takich walorów wizualnych jak inne chronografy, których pracę można obserwować przez przeszklony dekiel. Ostatni chronograf w tym odcinku to ETA A07211 Valgrange. Najprościej mówiąc jest to powiększona wersja modelu 7750. Ja tym chronografem otwierałem ten odcinek. Uznałem, że będzie to też odpowiedni model na zakończenie. Nie jest to najbardziej znany czy popularny mechanizm. Valgrange jest rezultatem połączenia wspaniałej historii oryginalnej wersji 7750 z wymaganiami współczesności. Można ten mechanizm spotkać w modelach Victorinox i Longin. Mechanizm powstał, by lepiej pasować do wymogów wielkościowych, to znaczy do dużych kopert, czyli takich powyżej 42-43 mm. Mechanizm w wersji podstawowej, to znaczy bez dodatkowych komplikacji, ma taką samą wysokość jak 77 77,50, jednak różni się średnicą. O około 6 mm. W modelu Victorinox udekorowano ten mechanizm szlifami genewskimi. Jest jeszcze głośniejszy niż 7750. Nic w tym dziwnego, bo ma przecież jeszcze większy i jeszcze cięższy rotor. Jest to z pewnością kawał mechanizmu. Pewnie gorzej z dostępnością części, gdyż nie jest to tak popularny mechanizm jak 7750. Myślę, że najważniejsze informacje przekazałem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że zaniedbałem wiele wspaniałych mechanizmów, o których nic nie powiedziałem. Zachęcam więc do samodzielnego pogłębienia tematu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może pozwolę sobie jeszcze zachęcić widzów do subskrypcji kanału, jeśli ten materiał się podobał. Jakiś czas temu nagrałem także film o naprawie starego zegarka Atlantic. Zachęcam do jego obejrzenia.